Mówią, że jak masz w ręku śrubokręt, to wszędzie nagle dostrzegasz główki śrubek do dokręcania. Jak jesteś trenerem zarządzania, wszędzie widzisz studia przypadku. Też na filmach. Ostatnio widziałem film Argo. Myślę sobie, kurczę, ale świetny film o zarządzaniu projektem. O tym, jak połączyć kreatywność z dyscypliną, żeby dopiąć ten projekt, który większość ludzi twierdziła, że po prostu nie da zrobić, że był, że był niemożliwy. Także bardzo ciekawy film. Film o tym, w jaki sposób zarządzać w sytuacji mega krytycznej. Taker. Inny film, też moim zdaniem o zarządzaniu, ale tutaj już jest o przywództwie, o motywacji. To jest o facecie, który tak zmotywował swoich współpracowników, swój zespół, że dopięli niemalże niemożliwy cel, nie mając pieniędzy, mając masę wrogów. Natomiast mając deadline, mając termin, mieli tak dużą motywację, mieli takiego przywódcę, że byli w stanie zrobić wbrew światu wszystko, co było do, do zrobienia, do zarządzania. Ale też trzeci film niedawno widziałem o zarządzaniu. Moneyball, zupełnie inny film o dyscyplinie, o KPI-ach, o procesach, o procedurach, czyli o tym, w jaki sposób metodycznie, w racjonalny sposób, kontrolując wyniki i proces, doprowadzić do rezultatu, do, do sportu, szef klubu sportowego. Rezultatem było wygranie pod rząd 20 rozgrywek. Czyli Argo, Tucker, Moneyball, takie trzy filmy, które niedawno widziałem, które moim zdaniem są wartymi uwagi studiami w przypadku zarządzania. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że zarządzania uczymy się nie tylko z filmów czy z życia, ale też na szkoleniach. Także serdecznie zapraszam na szkolenie fundamentów zarządzania ludźmi i zadaniami, które prowadzę tutaj niedaleko na Pracujemy w obszarze wiedzy, i umiejętności i też naszego nastawienia do zarządzania. Pracujemy nad planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem. Bardzo dobre szkolenie. Warto na nim być, warto swoich pracowników na nie wysłać. Serdecznie zapraszam, tutaj na dole jest link. Do zobaczenia.